Zrobiłem troszkę takich swoich knifów. Myślę, że klincz mamy omówiony. Dobra. Moi drodzy, tak. Co, nie ma pytań żadnych? Tak jak mówiłem, chłopaki. Single collar, kolanko na dół. Przechodzicie do tajskiego, bo morujecie kolesia. Jeżeli się czujecie niepewnie, możecie zawsze zerwać klincz, odejść, jak macie mało staminy. No i to by było tyle. Dobra, moi drodzy, kolejna rzecz. Parter. Parter, więc tak. Wiadomo, żeby, kurde, dobrze sprowadzać do parteru, trzeba mieć dosyć wysoki ten współczynnik takedown albo clinch throws. To są dwa współczynniki, które są odpowiedzialne za sprowadzanie ludzi do ziemi. Czym większy współczynnik takedown? Zobaczcie sobie coś takiego. Ja teraz spróbuję go przewrócić, co nie? Idę po obalenie za dwie nogi. I zauważcie, jak króciutki jest ten dystans, chłopaki, który robi, wykonuje. Widzicie to? Dobry współczynnik tego takedownu to ta odległość, którą on pokonuje, żeby go złapać za nogę, jest o wiele większa. Jest o wiele większa i my na przykład Borysem, ja bym był w stanie może nawet stąd strzelić po takedowna i złapać kolesia za nogi i go sprowadzić do parteru. Także bardzo ważny jest oczywiście ten współczynnik takedown. Jak się bronimy przed obaleniami? Wiadomo, nie? Prawa gałka, co ja pierniczę, R2, czyli blok na dół i gałeczka na dół. Jak widzicie, że schodzi wam koleś po obalenie, albo jabby. Jabby bardzo, bardzo fajny, efektywny sposób na to, żeby koleś was nie wywrócił. Czyli proste ciosy, kwadrat trójkąt lub kwadrat trójkąt na korpus. Okej, dobra, obalamy sobie kolesia. Tu tak samo to działa jak w przypadku clinchu. Czym większy współczynnik takedown, tym szybciej wam się te kółeczko ładuje i ten to okienko, czyli ten czas, gdzie was przeciwnik może zareagować, jest krótsze. Dobra, sekundka, dajcie mi, chłopaki, sekundkę i ja zaraz będziemy ten ground game omawiać, także momencik. Okej, okay, dobra, jestem. Dobra, moi drodzy, wiem, że dużo osób właśnie pytało o ten Grand Game, także pytać na czacie. Jak macie jakieś pytanka, ja tu będę pomalutku te postawy omawiał i moje takie sztuczki, triki, których ja się nauczyłem podczas grania online. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawać, śmiało. Dobra, mamy kolesia na parterze, w parterze, co nie? Teraz tak. Postur. Dajmy na to, czekajcie, bo ja bym chciał na przykład do gardy wejść. Dobra, zadamy mu cios. Okej, jesteśmy w gardzie. Dobra. Więc tak. Jeżeli chodzi o ground game, bardzo ważne tutaj jest. Oczywiście statystyki mają kurde masakryczne znaczenie. Czym wyższe wasze statystyki w tej zakładce ground, tym lepiej dla was. Czym wyższe na przykład top game, czyli gra z góry, czym wyższa ta statystyka jest, tym łatwiej wam będzie robić przejścia, tak jak teraz widzicie. Tym szybciej wam się te kółeczko będzie ładować. Czym wyższa statystyka off the back, tym łatwiej wam będzie robić przejścia z dołu. Na tej samej zasadzie jak tutaj. Szybciej wam się te kółeczko będzie ładować i tak dalej, i tak dalej. Czym wyższa statystyka ground defense, tym łatwiej wam będzie bronić przejść przeciwnika. I to działa zarówno jak jesteście z góry, jak i jak jesteście z dołu. Czyli to jest za to odpowiedzialne ground defense. Teraz tak, chłopaki. Ground game tutaj w tej UFC, eSports UFC 2 jest według mnie bardzo fajnie zrobione. Według mnie to jest chyba najlepsza płaszczyzna, najlepszy element tej gry.
o wiele lepiej to wygląda niż w stójce, bo w stójce to jest bardzo często spam, przypadek i tak dalej. Tutaj to jest jak partia szachów. Tutaj to jest jak partia szachów. Tu musicie, kurde, się dokładnie wyuczyć animacji, animacji, kurde, jakie są wykonywane. Także jakby wam to najlepiej pokazać. Tak, podstawą tutaj jest wyrobienie sobie grappling advantage, tak samo jak i w clinchu, przy czym tutaj ciosy, jak zadajemy, nie dają nam tak dużej przewagi grapplingowej, jak to ma miejsce w clinchu. Ja bym tutaj się skupił, chłopaki, najlepszym sposobem tutaj na wyrobienie sobie grappling advantage jest zblokowanie ciosu przeciwnika, jak jesteście z dołu, czyli jak wy leżycie na plecach, i wtedy przejście od razu, albo taką podstawą tutaj jest blokowanie przejścia przeciwnika i wtedy dopiero wy robicie swoje przejście własne. Czekajcie sekundkę. Dobra, więc tak, tutaj to już musicie naprawdę się troszkę pokulać z innymi graczami. Ja zawsze wam powtarzałem, że najlepiej to jest wejść sobie w ten trening, poćwiczyć ten, przejść cały ten tutorial, żeby ogarnąć te podstawy, a później musicie, chłopaki, grać, jeszcze raz grać, obserwować te animacje, bo to jest jedyny sposób, żeby to popamiętać wszystko i się tego wyuczyć. Ale ja mogę wam tak na szybko pokazać takie kluczowe rzeczy, na które ja patrzę cały czas, dlaczego mi się tak udaje łatwo kontrolować co niektórych w parterze. Widzicie, ja jestem teraz z góry, co nie? Ja jestem z góry. Ja próbuję, mam teraz gardę pełną, i będę próbować przejść w prawą stronę do półgardy. Zobaczcie, co robi nasz zawodnik w tym momencie. On podnosi lewe kolano i kładzie wam swoją lewą rękę na waszym prawym kolanie. Jeżeli wy zobaczycie, że przeciwnik robi coś takiego, w tym momencie, jak on wam położy tylko tą rękę, wy już trzymiecie R2 i wychylacie prawą gałkę w prawo i przytrzymujecie ją, chłopaki. Przytrzymujecie ją. Jeżeli w momencie, jak wy tą gałkę przytrzymujecie i wam pad drga, to znaczy, że zrobiliście to albo za prędko, albo za późno. Jeżeli wam pad nie drga, to trzymiecie cały czas to i zobaczycie sami, że ten wasz zawodnik z dołu wam tą jego rękę zerwie z tego kolana, albo wam się uda niekiedy zrobić nawet swipe'a tak zwanego i goście wyląduje na plecach, wy będziecie z góry w tym momencie. Także bronimy się dokładnie tak samo jak w clinchu, czyli przytrzymujemy R2 i wychylamy prawą gałkę dokładnie w tym kierunku, w którym nasz przeciwnik próbuje przejść. I wszystko to jest oparte na animacjach. Jeżeli chce przejść z gardy w prawo, obserwujecie jego movement. Jeżeli wam daje lewą rękę na kolano, wiadomo, że będzie przechodził do półgardy. I wtedy go blokujecie, nie? Jeżeli będzie próbował przejść w lewo, robicie to dokładnie to samo, tylko na odwrót, czyli robicie R2 i blokujecie jego przejście w lewo. Teraz tak, side mount, chłopaki. Kaliczko przytrzymać, jeżeli dobrze to rozegrasz, to ty nie tylko mu zerwiesz tą jego próbę przejścia, to ty go nawet możesz obrócić go na plecy, że ty będziesz z góry. To tu się liczy timing, jeszcze raz timing. Timing i obserwacja animacji. Dobra, to się nazywa, chłopaki, półgarda. Ta pozycja to jest taka pozycja przejściowa. To rzadko kiedy ktoś będzie was trzymał. Stąd mamy trzy możliwości, tak jak przy większości pozycji. Możemy zrobić posture up, czyli do góry. Wtedy podniesiemy pozycję. Ja wam pokażę jedną rzecz. Jak podniesiecie pozycję, chłopaki, i wy jesteście z góry, to pierwsze, co zróbcie, jak już macie zamiar bić kolesia, to uderzcie go za pomocą L2 i cios, nie? Uderzcie go na korpus zawsze, bo odruchowo każdy przeciwnik od razu będzie trzymał gardę na górę. Każdy przeciwnik będzie trzymał gardę na górę. Spróbujcie go uderzyć raz, drugi raz na korpus i dopiero później zaatakujcie górę. Także to jest taki mój tip malutki, jeżeli wam się uda wyprostować pozycję. Na co musicie tutaj uważać? Wiecie co? W większości przypadków gracze raczej nie będą starali się przejść do jakiejś innej pozycji niż ta półgarda. Oni będą starali się was ściągnąć na dół z powrotem do gardy, czyli on was złapie za kark
i wylądujecie w tej pozycji tutaj, czyli prostujemy się, zadajemy cios na korpus, trzymiemy R2, wychylamy już automatycznie, przygotowani musicie być na to, żeby wychylić, jak trzymiecie R2, gałeczkę do góry, bo to jest 80% przypadków, co oni będą robić. Oni będą starali się was ściągnąć z powrotem do tej półgardy. Czyli R2, wychylacie gałeczkę do góry, zrywacie mu tą próbę ściągnięcia, wtedy możecie mu zadać cios jeszcze raz na korpus, zadać mu cios na górę, już tam od was zależy. Jak widzicie, że ma bardzo czerwoną głowę albo czerwone ręce, to wtedy możecie go zbombardować tymi ciosami na górę. Ciosy przechodzą przez gardę, może będzie TKO, może będzie KO. Także to musicie popróbować sobie. Dobra, teraz tak. Jesteśmy w półgardzie. Z półgardy mamy kilka możliwości. Możemy wychylić gałkę i iść po dosiad. Przy czym to jest bardzo ryzykowne zagranie. Jeżeli będziecie grali z takim doświadczonym zawodnikiem, byście widzieli nieraz na streamie, jak gram, że kolesi się na to łapią i próbują na przykład 3 razy z rzędu, 4 razy z rzędu mi przejść do dosiadu. No, jak gracie z takim doświadczonym graczem, to wam się nie uda. I tu jest to ryzyko, chłopaki, że jeżeli te przejście do dosiadu zostanie wybronione przez nas, to my robimy swipe'a w tym momencie i koleś ląduje w pozycji bocznej, czyli w takiej pozycji, jak my teraz mamy McDonalda. Czekajcie, ja bym chciał wstać, kurde, nie wiem, jak się tu wstaję. Dobra, przejdźmy do North South. Co ja mogę zrobić? Get up. Okej. Okay. Także o tym musicie pamiętać, jak będziecie szli po dosiad. No, idziemy do gardy, idziemy do pełnej gardy. Teraz tak, z pół gardy możemy iść także na side control. Side control to jest pozycja boczna. Siemanko, Sarnolds, witam. Pozycja boczna, chłopaki, to jest jedna z najgorszych pozycji, w których się możecie znaleźć, oraz jedna z najlepszych pozycji, którą możecie mieć, jak gracie, jeżeli chodzi o parter. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo jest bronić przejścia przeciwnika, jak jesteście z góry. On w tym momencie ma dwie opcje, tylko i wyłącznie, jeżeli nie ma przejść zaawansowanych, czyli tych brazylijskiego jiu-jitsu i tak dalej, tych przejść z L1, które się robi, a mało który gracz takie przejścia posiada, bądź też mało który gracz takie przejścia używa. Także ta pozycja, zresztą widzicie na moich streamach, jak gram często, to jest moja ulubiona pozycja, bardzo łatwo jest ją utrzymać i tu możemy kolesia wycyckać ze staminy kompletnie, zniszczyć go łokciami, możemy iść po norca, możemy iść do dosiadu, możemy, kurde, udusić go, już możemy zrobić z nim w sumie co chcemy, jeżeli nie bardzo ogarnia parter. Okej, więc tak, co może zrobić przeciwnik z dołu? Przeciwnik z dołu może nam wychylić gałkę w lewo i zrobić tak zwanego sway, to się bodajże, czy swipe to się nazywało? Swipe bodajże. Czyli może nam uciec do takiej pozycji north-south, gdzie on jest twarzą na dół. Albo może nam uciec do półgardy. I wtedy wy musicie obserwować, chłopaki, animację. Mi to będzie ciężko to pokazać, bo on by musiał być z góry. Ale jeżeli jego ciało wychyla się w prawą stronę, to wy w tym momencie trzymiecie R2, wychylacie prawą gałkę w prawo i w ten sposób blokujecie jego przejście. Wychylacie tą gałkę w prawo, blokujecie jego przejście. Jeżeli widzicie, że on się wam na dole wychyla w lewą stronę, to naciskacie, trzymiecie R2 i wychylacie gałkę prawą w lewo i wtedy blokujecie jego przejście w lewo. Ja z doświadczenia wiem, że o wiele łatwiej jest wybronić przejście do półgardy niż to przejście do pozycji north-south, ale jak macie dobrą grę z góry, czyli ten współczynnik top game jest u was dosyć duży, jeżeli nauczycie się tych animacji, troszkę wprawy nabierzecie, to bardzo łatwo wam będzie tą pozycję utrzymać. W tym momencie co my możemy robić? Niektórzy czekają tutaj na nasz ruch, co nie? Co ja robię? Ja naciskam L1, chłopaki, kwadrat i sadzimy mu łokcie na górę. Możemy zadać też cios, kurde, zwykły, możemy zadać... no, zabiłem go teraz niechcący. Restart. Siema, Chris, witam. Chłopaki, potem pogadamy o tej gali, ja na razie nagrywam tutaj do chłopaków tutoriale na YouTube'a. Także później możemy podyskutować.
Okej, czekajcie chwilę, sprowadzimy go, double lega. Także jak wam mówiłem, to jest moja ulubiona pozycja, chłopaki, starajcie się jak najszybciej do side kontrola dojść. Tu jest bardzo łatwo to wybronić, wystarczy obserwować animację, w którym kierunku on się wychyla. Naciskamy R2, wychylamy prawą gałkę w tym samym kierunku, w którym on się wychyla, blokujemy jego przejście. Co ja zawsze robię, ja po prostu tak długo blokuję przejścia przeciwnika, aż on nie ma w ogóle staminy. I bombardujemy go łokciami, jeżeli się nie chce ruszyć, nawet jeżeli się chce ruszyć, tak samo bombardujemy go łokciami, przy czym cały czas jesteśmy uważni, próbujemy blokować jego przejścia. Jak jest wycyckany ze staminy, możemy iść po tap mount, czyli dosiad. Jeżeli chodzi o dosiad. Jeżeli chodzi o dosiad, chłopaki, to sprawa wygląda następująco. Nie róbcie od razu, że sprostujecie pozycję, bo to wam się nie uda, on wam od razu ucieknie. On zrobi tak zwanego preloada, czyli już podczas tej animacji waszej, jak się prostujecie, jak on zespamuje prawo albo lewo, to wam ucieknie do półgardy. Także jeżeli dorwiecie kogoś w pełnym dosiadzie, trzymajcie sobie R2 i czekajcie na jego ruch. Niech on pierwszy wykona ruch. Jak widzicie, że wam kładzie lewą rękę u was na prawej nodze, ogólnie zobaczycie jakikolwiek ruch z jego lewej strony, to od razu trzymając R2 wychylacie gałeczkę prawą w lewo, zrywacie mu tą rękę i od razu później przechodzicie do postur, jego gościa bombardujecie na górze. On was będzie próbował ściągnąć na dół, żebyście wylądowali w pozycji takiej znowu. Czyli zadajecie mu 1, 2, ciosy, 3 i staracie się albo zerwać mu te ręce, czyli R2 i prawa gałka do góry, albo jak was do tej pozycji ściągnie, znowu nie robicie nic najlepiej, czekacie na jego ruch. Jeżeli zobaczycie jakikolwiek ruch z prawej strony jego postaci, naciskacie R2, najlepiej trzymać ten R2 w ogóle cały czas. Trzymacie R2 cały czas, czekacie na ruch jego, na przykład z prawej strony wychylacie gałkę prawo w prawo, zrywacie mu to rękę, od razu robicie postur up, znowu go bombardujecie i tak w kółko, aż go znokautujecie, albo aż gościu wam ucieknie z tej pozycji całkowicie, co nie? No, Magus, tu trzeba uważać na animację zdecydowanie. To troszkę potrwa, zanim się nauczycie, ale z czasem wam to przyjdzie. Później będziecie instynktownie wiedzieli już pewne rzeczy. Także to są rzeczy, na które musicie uważać, chłopaki. Okej, co by wam tu jeszcze powiedzieć? Aha, przewaga Grand Prixowa. Tutaj, tak jak wam mówiłem, tutaj ciosy nie robią aż tak dużej przewagi Grand Prixowej. Także ja bym się tu skupił na tym, żeby wybronić, jeżeli widzicie, że koleś jest bardzo kumaty, że nie dajecie rady przejść od razu, to wtedy ja bym na przykład próbował, dajmy na to, idziemy do side control, próbujecie mu przejść do top mount, ale on wam cały czas ucieka, co nie? To weźcie go na przykład łokcie, poczęstujcie łokciem i czekajcie na jego ruch, niech on wykona ruch pierwszy. Wybrońcie jego pierwszą próbę przejścia pozycji, i od razu później przechodzicie, robicie swoje przejście, macie grappling advantage, te kółeczko wam się strasznie szybko załaduje i tym oto sposobem dojdziecie do zasiadu przykładowo, nie? Czego nie róbcie, chłopaki? A jeżeli widzicie, że koleś wam zablokuje raz, czy tam drugi raz wasze przejście, to znaczy, że on po pierwsze kumie, o co chodzi w walce parterowej, a po drugie ma te obrony przed przejściami wytrenowane. Także w takim przypadku nie spamujcie tego samego przejścia w kółko, over and over and over. Wiecie, o co chodzi? Bo to się skończy tak, że przy drugiej próbie, czy przy trzeciej, on zrobi słuchajcie, że on wam zablokuje wasze przejście. Raz, czy tam drugi raz. Na spokojnie to rozegrajcie. Spróbujcie go przytrzymać też, zadajcie mu cios, pójdźcie w drugą stronę. I teraz ja mogę iść w prawo. Dobra, może z tej pozycji lepiej, bo tam mi od razu przeszedł. Dobra, mamy go, dajmy na to tutaj, nie? Tu możemy iść tak, albo na North South, czyli północ-południe, taki przejście do siadu. To zróbcie tak, wychylcie gałeczkę tylko kawałek, tak jak teraz, czyli... Zaczynamy animację, nie? Początek animacji, sorki, bo teraz to mi przeszedł.
Początek animacji. Raz, dwa i wychylamy gałkę w drugą stronę. Akurat teraz się znowu nie udało. Robię początek animacji. Strasznie szybko przechodzi skubany. No, co jest? Czekajcie, bym musiał wstać, żeby to jeszcze raz zrobić od nowa. Ogólnie chodzi o to, że robimy jakbyśmy taką zmyłkę, że niby robimy ruch w tą stronę, a tak naprawdę przechodzimy od razu w drugą do dosiadu. To jest bardzo ważne, jeżeli wy będziecie na plecach. Kurde, wiecie co? Ja to uruchomię, ja wam coś pokażę. Tylko teraz... Okej, okay, niech on nas prowadzi. No, sprowadź nas, kolego. Ja mam coś... Kurde. A, dobra, jesteśmy. Teraz tak, pójdziemy... Kurde, no musiałby do gardy wejść. Łatwiej by było, jakbym z kimś grał, chłopaki, to wtedy było o wiele łatwiej to zrobić. Dobra, gramy z komputerem, co nie? Widzicie, a tak wygląda przejście. I co komputer teraz zrobi? No, ruszaj się, kolego. Zrób cokolwiek. Nie wiem, jak to zrobić, żeby on... Skillet ground game, może? Kurde, podpowiedziałbym wam, jak to robić dokładnie w parterze, jak jesteście w pozycji bocznej, żeby was nie zniszczyli. Co już? Dobra, chłopaki, zaraz sobie zrobimy krótką przerwę. No, sprowadź mnie. A, no to nie o to mi chodziło. My się tego nie chcemy uczyć. Dobra, wiecie co? Bo to nie ma sensu tutaj z nim. Okej, okay, chłopaki, jeżeli chodzi o pozycję North-South, ja wam coś pokażę. Ja do tej pozycji sam wejdę, ja wam po prostu to wytłumaczę. Myślę, że zrozumiecie. Czekajcie chwilkę. Side control, okej. Okay. Jeżeli wy jesteście w tej pozycji, to jest bardzo trudna pozycja, jeżeli koleś z góry wie, co robi. Jak będzie taki koleś jak ja, to on wam z tej pozycji nie da wyjść i on was zajedzie. Co wy możecie robić? Jeżeli widzicie, że koleś was blokuje, blokuje wasze przejście w prawo, jak wy jesteście na dole oczywiście, w prawo do pół gardy, to nie próbujcie na siłę tego robić, bo on za każdym razem wam to zblokuje i wam, kurde, całą staminę wyciągnie i potem was zniszczy albo ciosami, albo was podda. Tak samo, jeżeli widzicie, że on czeka na wasz ruch, albo spamuje was ciosami, typu łokieć, łokieć, łokieć i tak dalej, przy czym blokuje wasze przejście cały czas, obojętnie czy to jest przejście w prawo, czy to jest przejście w lewo, to chłopaki, ja wam pokazywałem to na jednym z moich streamów. W lewo jest coś takiego jak ten swipe, czy sweep, nie wiem dokładnie, jak to się tam teraz wymawia, że wy uciekacie do pozycji North-South, co nie? Głową do ziemi. Spróbujcie spamować to, czyli jak wy jesteście z dołu, spamujcie ten kierunek przeciwny do tego kierunku, gdzie jest przeciwnik, że ładujecie tylko kawałek, ładujecie i puszczacie i tak, kurde, w kółko, bo w tym momencie przeciwnik nie będzie wam mógł zadawać ciosów. Ta animacja ciosu za każdym razem będzie przerywana i przeciwnik nie będzie mógł was, kurde, bombardować tymi łokciami i cały czas blokując te wasze próby przejścia. Jeżeli widzicie, że on skończył zadawać ciosy, a wy spamujecie sobie tego swipe'a, to jest bardzo fajna rzecz, to spamowanie tego, bo w tym momencie wam nie zabiera staminy, a wam się stamina ładuje. Także jeżeli was wycyska ze staminy kompletnie, zacznijcie spamować to, spamujecie, on nie może wam ciosu zadać i w pewnym momencie dajecie gałkę w prawo i przechodzicie do półgardy. Teraz, co możecie zrobić, jeżeli wy jesteście z góry? Jeżeli jesteście z góry i blokujecie wszystkie przejścia przeciwnika, zarówno do tej pozycji narcałów, jak i do półgardy i bombardujecie go łokciami, co nie? Wtedy on będzie na przykład starał się was zespamować tym swipe'em. Wtedy są dwa wyjścia. Dwa wyjścia są wtedy.
Wy nie dacie rady go bombardować się sami, bo będzie wam przerywał te animacje cały czas. Wtedy chłopaki, jedyne co możecie zrobić z pozycji bocznej, to jest albo wy idźcie pod osiad, czyli idziecie pod osiad i stąd już gracie, stąd już nie ma opcji spamowania, stąd już gracie tak jak normalnie, czyli czekacie na jego ruch, zrywacie mu rękę, zaprostujecie się, zadajecie cios, jeden, drugi, bronicie się przed tym ściągnięciem na dół, jeżeli mu się uda, znowu czekacie i tak dalej, albo możecie przejść do pozycji North-South i to są w sumie dwie opcje niestety, które możecie zrobić, bo tak to on będzie tak długo spamować tą próbę ucieczki, aż w końcu, kurde, odnowi mu się cała stamina i w końcu wam się jakoś wyślizgnie, co nie? L1 są zaawansowane, a L2 takedowny. A Maxus, zaawansowane przejścia z tego co ja wiem. Dobra, chłopaki, ja myślę, że już wam tu wytłumaczyłem mniej więcej wszystko takie, co kurde do tej pory się nauczyłem. Tu musicie pograć sami, musicie wyuczyć się tych animacji na pamięć, żeby to wszystko wykminić. Pamiętajcie, najważniejsza, stamina przede wszystkim. Jeżeli jesteśmy zarówno z góry, jak i z dołu, pilnujcie swojej własnej staminy. Jak jesteście z góry, czekajcie na ruch przeciwnika, brońcie jego przejść, czekajcie, niech on się wymęczy i wtedy wyrobicie z nim co chce, jak nie ma staminy. Blokujcie przejścia, wyróbcie sobie grappling, advantage, przewagę grapplingową. Jak wyuczycie się tych podstaw, to będziecie niszczyć, kurde, w pierwszej, w drugiej, w trzeciej dywizji większość graczy w parterze. Dobra, moi drodzy, siemanko Martula, witam. Okej, okay, wyjdziemy sobie stąd. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, co ja cały czas robię, co się sprawdza i czego nie powiedziałem wam? No, nagrywamy na YouTube'a sobie tutorialki. Już prawie kończymy w sumie. Dobra, kochani, teraz tak. Przejścia, a Magus się pytał, przejście zaawansowane. Ja wam pokażę na przykładzie Rafała Moxa. To jest mój zawodnik jiu-jitsu. My Fighter. Moves. Ok, mamy Grand Game, co nie? Kurde, akurat tutaj to jest... Tego wam nie pokażę. Wiecie co? Zarówno są przejścia zaawansowane, jak trzymiemy L1, jak i jak trzymiemy L2, z tego co wiem. Także i to, i przy tym możecie mieć przejścia zaawansowane. To musicie sobie już potestować w samej grze. Niestety, czekajcie chwilę, zobaczę. No ja mogę tego to sprawdzić. Tak, na pewno jak czujemy L1, to wam się pojawią nowe opcje zarówno w clinchu, jeżeli macie zaekwipowane odpowiednie karty oczywiście, zarówno w clinchu, jak i na ziemi, jak będziecie grali. Jak trzymiecie L1, to wam się pojawią nowe opcje. Wydaje mi się, że są przejścia zaawansowane także z L2, ale mogą też być przejścia zaawansowane, gdzie musimy nacisnąć zarówno L2, jak i L1. Chociaż tutaj mnie nie cytujcie, chłopaki, bo tego do końca nie jestem pewien. Ja póki co gram tymi standardowymi, niekiedy uciekam tylko i wyłącznie zaawansowanymi, także tego dokładnie jeszcze nie wymasterowałem sobie. Tutaj się mogę pomylić, a jeżeli chodzi o takedowny, to zdecydowanie mamy takedowny zarówno z L1, sorki, to jest tak, dobra, jak takedowny wyglądają? Takedowny to wszyscy wiecie, normalne takedowny wykonujemy w ten sposób, że trzymiemy L2, tak jak tutaj widać, i wychylamy gałkę prawą albo w prawo, w lewo. W prawo to jest single leg, czyli obalenie za jedną nogę przeważnie, a w lewo to jest przeważnie obalenie za dwie nogi. Ale mamy też coś takiego jak power takedowns, czyli takie pierdolnięcie grube o ziemię, jak tu widzicie. Coś takiego albo coś takiego. I to wykonujemy, chłopaki, za pomocą klawiszy L2 plus L1, czyli trzymiemy zarówno L2, jak i L1 i wychylamy gałkę dokładnie tak samo jak przy normalnych obaleniach, czyli w prawo lub w lewo. Przy czym tutaj pamiętajcie, te takedowny, nie wiem czy one są trudniejsze do wybronienia, ale na pewno zadają o wiele więcej damage'a, jeżeli już takiego delikwenta ciśniemy o ziemię.
Wy pamiętacie, jak ja kiedyś grałem Różalem, cośmy byli tak zdrowo, kurde, naruszeni. Gościu nam pierdolnął power takedowna i nas znokautował tym rzutem. Także pamiętajcie o tym, że takedown zarówno z clinchu, jak i normalnie też zadaje obrażenia. Też zadaje obrażenia i jest możliwość znokautowania przeciwnika za pomocą takedowna. Także większość takedownów wykonujemy za pomocą tylko L2 i gałki w prawo lub w lewo, a te power takedowny, jeżeli mamy odpowiednie karty zaekwipowane na naszym zawodniku, wykonujemy, że w ten sposób zaprzytrzymujemy L2, L1 plus gałka w prawo lub w lewo. I tak samo to działa dokładnie w clinchu, chłopaki, czyli w clinchu, jak jesteście, jeżeli przytrzymiecie L2, to macie nowe opcje całkiem wywracania kolesi. Jeżeli przytrzymiecie L2 plus L1, to możecie wykonać w clinchu tak zwany suplex, czyli jakiś power slam, o ile oczywiście wasza postać ma taką kartę zaekwipowaną. Okej, dajcie mi tylko sekundkę, zerknę sobie, co byście mi tam pisali. Sarny, że jak ty coś koło wrotek robić cały czas, to jakiś koleś po trzecim, jak będzie komacę, czy czwartym twoim koło wrotku ci go zesparuje, skontruje ci jakimś sierpem i może być po walce. No takie coś to się może, spamowanie kołowrotków i takich innych ciosów, chłopaki, to się może sprawdzać w pierwszej, może w drugiej dywizji jeszcze z kimś, ale jak tak zaczniecie robić w trzeciej, czwartej i dalej, to was po prostu, kurde, wykminią kolesie i was zniszczą, także nie ma takiej opcji nawet.